14 września obchodzimy święto podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to równocześnie dzień wspomnienia świętego Maternusa z Kolonii, biskupa. Jedna z późnych legend dopatrzyła się w Maternusie syna wdowy z Naim, inna jednego z 72 uczniów Zbawiciela, a jeszcze inna brata świętego Jana Chrzciciela. Według tradycji miał być wysłany do Nadrenii osobiście przez świętego Piotra. W Martyrologium Rzymskim czytamy o nim, że był uczniem świętego Piotra Apostoła, wysłanym na północ z mandatem ewangelizowania. Nic o tym nie mówią inne źródła. Kościół czci świętego Maternusa jako apostoła Alzacji i Nadrenii. Uważa się, że był biskupem Tongerenu, trzecim z kolei biskupem Treviru oraz założycielem i pierwszym biskupem Kolonii. Rzeczywiście dokumenty historyczne potwierdzają te fakty. Biskup Kolonii imieniem Maternus znajduje się na liście uczestników synodu w Rzymie w roku 313 i w Arles w 314 roku. Prawdopodobnie był bliskim współpracownikiem cesarza Konstantyna. Najprawdopodobniej to on był jednym z trzech rozjemców w sporze z donatystami. Przybliżoną datą śmierci świętego Maternusa jest rok 328. Święty Maternus jest orędownikiem w gorączce. Specjalizuje się też w chorobach zakaźnych. Wspomaga bujny wzrost winorośli. Jest wspomożycielem w sytuacjach braku wody. Czczony był nie tylko w Nadrenii i Alzacji, ale także w Bawarii, w Pradze i na Śląsku. W Limburgu święto trzech pierwszych biskupów Treviru, Eucharyusza, Waleriusza i Maternusa, obchodzone jest 11 września. Jego wizerunek znalazł się w herbie Lubomierza. Jest patronem lubomierskiego kościoła. W ikonografii przedstawiany jest z trzema infułami lub z kościołem z trzema wieżyczkami, co symbolizuje trzy biskupstwa, na których zasiadał. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Maternusie dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.